Witajcie, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj lecę do Polski. Sama w tą przyjmkę, tylko na jeden dzień. Miałam jechać do lekarza, dlatego też lecę, ale niestety nie wypaliło. No i musiałam to przełożyć, ale mam bilet, więc lecę. Jarek ma wolne, zajmie się z dziewczynami i jutro wracam. Także zostańcie z nami. Ze mną, co dziwnie brzmi. Kochani, jestem już u dawno rodziców. No i nie wiem, co robić, ja to pojechałam do pracy, mama jest w pracy. Potem muszę jechać po mamę i tak sobie pomyślałam, że może wyruszę na shopping. Ale z jednej strony mi się chce, a z drugiej strony mi się nie chce. I tak się przyglądam w lusterku. Tak, patrzcie. Spodnie. Kupione 2 miesiące temu. Nawet ciężko jest mi z paskiem, bo jeszcze do następnej dziurki jest tak średnio. Znaczy, jak chodzę, to jest ok, ale z kolei jak usiądę, to gdzieś tam mi ten pasek ciśnie. No i mam taki, widzicie, dylemacik mały. No ale dobrze, że coś schodzi, chociaż wiecie, teraz ten brzuch jest taki trochę wybrzuszony. Wzdymany, jak to kto woli po prostu. No, bo mam te dni właśnie, kobiece dni. Ciotka z Ameryki przyjechała. Jest go tutaj tak troszkę więcej. No. Ale tak w sumie to ja wam nie powiedziałam, że ja byłam strasznie zdenerwowana od 2 dni tym lotem, bo u nas w Anglii tak strasznie wieje. Dzisiaj trochę mniej, ale też miało wiać. Tylko już wczoraj wieczorem mówię, kurczę Jarek, słyszysz, nie wieje tak mocno, cały czas po prostu nawalało. Po 42 km na godzinę, po 50 prawie w porywach. Ja sobie myślę, Boże, jeszcze mam sama lecieć już, wiecie, głupie myśli, takie totalnie głupie. No ale wylot jako tako był dobry, nie jakoś nie trząsło, nie nic. Ja się zdziwiłam, bo w Polsce nie wieje. Nie ma jako tako wiatru, a po prostu tak tyle pało, że dopiero, znaczy no może nie zdenerwowałam się, tylko było to odczuwalne, ale ja jakieś mam takie typowe szczęście do tego wszystkiego, bo zazwyczaj jak lecimy do Polski samolotem, no to wieje, a tym bardziej jeżeli to jest taka pora jesień, zima, no we wiosnę tak nie było w maju. No, ale taki luty właśnie, czy październik, to, czy grudzień nawet, to mamy po prostu mega szczęście, no po prostu wielkich wiatrów, jak mamy lecieć. Takie po prostu jakieś dziwnie trafiamy, ale wiecie, jak jest to z dziewczynami, no to człowiek o tym nie myśli, ale jak leci sam, no. Dobra, jadę na shopping. Oczywiście, ja jak zwykle na zakupach, zamiast patrzeć najpierw gdzieś dla siebie, to ja najpierw dla dziewczyn patrzę. Teraz idę do New Yorkera. Coś dla mnie. Zobaczcie, bardzo fajna gwiazdka, ale bardzo brzydka. Na dworęczkę góry i koniec. To jest XL-ka. No, nie bardzo. No, ale to jest fajne. I tam chyba na pewno ładnie. I biorę jeszcze taką. Kurczaki, już jest późno. Ja już jestem jakiś czas w domu z mamą, z rodzicami sobie siedziałam, plotkowaliśmy. I jeszcze mama mnie dzisiaj po nią pojechałam. Po tym fokusie zabrała mnie jeszcze do jednego sklepu.
żeby tam kupić prezent w ogóle do koleżanki. No a pokazała mi swój ulubiony sklep. No i tam rzeczy są wow. Sklepik jest bardzo mały, taki po prostu buticzek, malutki. Ale co ja tam widziałam? Mówię, wychodzimy stąd, bo za dużo kasy wydam, nie mogę już nic kupić, bo za dużo już dzisiaj kupiłam. Ale wyszłam z czymś. I właśnie próbuję wam to pokazać, o ile mi się to zaraz uda. Nerka, patrzcie. Jaka fajna nerka. I ona, już wam pokazuję. Ona się po prostu tak różnie, widzicie, układa. Można ją sobie poskładać. Jest superantka po prostu. Ja nie noszę, mało kiedy noszę torebkę. I stwierdziłam, że w sumie fajnie by było. No. I tutaj mam parę rzeczy. Czapkę. O, jeszcze dziś jedna musi być. Moja bluzka. Taka, tego nie widzieliście. Z myszką mini. Tutaj kupiłam jeszcze dla Jarka. Taka, o. Z napisem, o, jest druga czapka. Jeszcze bluzka też dla Jarka. Żeby nie było, wiecie, za dużo kasy wdałam, więc dla niego też coś kupię. Taka fajna. No i to widzieliście. Sorry, nie słucham. I tą do góry też widzieliście jedną. Tą z bio. I kupiłam dziewczynkom jeszcze taką teczkę kreatywną świeżaków. Na pewno się ucieszą. A w środku jest kolorowanka. No parę kolorowanek jeszcze można tutaj też pokolorować. Kolorowanki chyba są 3. Albo i 4. 4. Potem są szablony, widzicie, na świeżaczki, czy słodziaczki, naklejki. Dalej. Jeszcze kolorowanka. Tak, do kolorowania i do ułożenia coś właśnie. Papier kolorowy i zwykły biały. I takie sobie zadyszkę w biedroneczce. Także no, trochę mało, ale fajne jest. Ja się uczesałam w warkocza i zaraz śmigałam do mojej koleżanki na kawę. Trochę się nie zgadałyśmy. Źle, ja myślałam, że dużo prędzej będę do niej jechać. No, jest 18, więc śmigam. Jutro wracam do domu. Także tak, taki szybki, jednodniowy wypad do Polski. Miałam iść do ginekologa, no ale wyszło jak wyszło, że jednak nie mogłam iść. I muszę to przełożyć jakoś na maja. Także tak. Widzimy się w kolejnym vlogu. Pa, pa!